Witam kolegów hodowców i koleżanki, wszystkich sympatyków mojego kanału. Odpowiadając na komentarze, nagrywam dzisiejszy filmik. Mianowicie były prośby, żebym pokazał moje gołębniki z zewnątrz, więc jakby nagram moje gołębniki, jak wyglądają z zewnątrz. A przy okazji było pytanie drugie, jak ja rozpocząłem przygodę z gołębiami, jak się to wszystko zaczęło i moją historię. Więc wam tu kolegom, koleżankom i całej reszcie, która no wszystkim, którzy oglądają kanał i których to interesuje, w tym filmiku opowiem. Więc sprawa, o to młodzi hodowcy pytają. Ja miałem akurat to szczęście lub nieszczęście, bo jak niektórzy hodowlę gołębi nazywają chorobą, no to została przeniesiona z ojca mojego na mnie i no i tak to już się toczy. Właściwie zostałem do gołębnika zaprowadzony za rączkę. Mój tata hodował gołębie i odkąd pamiętam, to 5-6 lat miałem, to na pewno już chodziłem do gołębnika, więc może nawet 4, bo pierwsze gołębie, takie najstarsze, jakby co pamiętam, to 80, no to jak miałem 4-5 lat, to po prostu chodziłem do gołębnika, nie wiem ile jako 4, ale pamiętam, jak 6 lat miałem, to po prostu już aktywnie w tym gołębniku brałem udział, miałem swoje gołębie, jakieś tam dane przez ojca, no i tata się opiekował gołębiami, a po prostu chodziłem z nim, jeździłem na odwiedziny do kolegów, hodowców i tak się to toczyło. Zawsze pomagałem ojcu, jak jeździłem na jakieś odwiedziny, no to też w czasie tych odwiedzin były rozmowy o gołąbkach, dorośli, że tak powiem, dobrze się bawili. A ja słuchałem, na zebraniach słuchałem, na ogniskach słuchałem, były ogniska 2 razy w semestrze, chciałem powiedzieć, jak w szkole, 2 razy w sezonie, loty stary, młodych, w sumie też dwie części robione. Tam hodowcy też na zakrapianych imprezach często mówili o gołąbkach, o tym, jak z nimi postępując, więc po prostu w czasie tych podróży z tego wszystkiego też czerpałem cały czas wiedzę, mimo że jakby no nie byłem głównodowodzącym. Pomagałem, uczyłem się, słuchałem, wyciągałem też własne wnioski. Także od wieku 6 lat wiem, że jeszcze pamiętam, jeździłem na rowerze do sąsiada, który dalej lotuje. Jeszcze wtedy zegara nie było. I jakby w ten sposób to się toczyło. Jeździłem na rowerze. O, tutaj między tymi polami jechałem na rowerze, tam gdzie widać ten żółty, tam była działka i tam kolega od taty miał gołębie i tam na rowerze jeździłem z gumkami, więc ja miałem po prostu dużo prościej, no bo naturalnie to przyszło, dużo prościej miałem. Tak się ta przygoda z gołębiami u mnie zaczęła. No i od tych najmłodszych lat pomagałem po prostu ojcu, jak tata pracował, też w weekendy, to sam odbijałem do zegara gołębie. W wieku 6-7 lat sam konstantowałem gołębie na loty. Już pamiętam, że musiałem się za nimi wspinać, gonić je na gumki, nie było elektronicznego zegara, także musiałem się nagonić. Początki też były, wtedy pamiętam, od takich gołąbki z linii Zigier, nazywaliśmy je, gołąbki od Pilichowskiego, starej linii tutaj, więc takie były początki. Tata tam prowadził hodowlę, też miał najpierw jeden gołębnik na starym budynku, takim starym gospodarczym, potem w ramach rozbudowy gospodarstwa wybudował nowy budynek, na którym powstał nowy gołębnik, a w międzyczasie jeszcze było przeniesione na tym starym budynku jakby w dwóch miejscach, najpierw w jednym od strony północnej, później gołębnik dopiero został na większe pomieszczenie przeniesione, a później dopiero trzecie pomieszczenie to był wybudowany pomieszczenie gospodarcze,
gospodarcze i tam było, były umieszczone gołębie. Tak więc tak wszystko się to toczyło. Później mój tata zapisał mnie też do związku. Lotowaliśmy na dwie drużyny. Tak są często krytykowane te dwie drużyny, a po prostu jako młody hodowca też chciałem mieć swoją drużynę, tam paroma sztukami rywalizować. Chciałem mieć drużynkę i lotowałem tylko w lotach gołębi młodych, jak była taka możliwość. Lotowaliśmy na dwie drużyny. Przy czym no, ja się zajmowałem gołębiami, ale wszystkim się zajmował tata, a ja mu pomagałem. No ale bo miałem drużynę swoją, miałem tam swoje gołębie. No i to był taki początek. Wtedy wstąpiłem do związku i już byłem cały czas w związku. W następnej kolejności mój tata poszedł na sędziego, zdał kurs, został sędzią w PZHGP. Jak on skończył kurs sędziowski, to okazało się, że ja też mam jakby i wiek wymagany w PZHGP i tak dalej. Więc przystąpiłem do kolegium sędziów, gdzie po 3 latach szkolenia zdałem egzamin, zostałem sędzią. No i to już jakby nastąpiły, w międzyczasie zmieniliśmy też zegar na elektroniczny od 2000 roku, czyli już 20 lat na systemie elektronicznym lotujemy z tatą. I w roku 2010 poszedłem, że tak powiem, na swoje. Wybudowałem pierwszy gołębnik i zacząłem lotować od lotów gołębi młodych od razu. Także pierwszy gołębnik to były loty gołębi młodych. I to był mój pierwszy sezon i trwa to do dnia dzisiejszego. W pierwszym sezonie byłem w 10 w okręgu w kategorii gołębi młodych. No i potem rocznymi lotując też byłem w 10 już na stare loty, lotując roczniakami. No i tak właściwie od samego początku w tej czołówce udaje mi się utrzymywać. No od samego początku lotując na młode, od razu w czołówce zawsze w tej, nie wiem czy zawsze byłem w pierwszej 10, nie chciałbym skłamać, ale w pierwszym roku byłem w 10 w okręgu. No i raczej zawsze byłem w tej czołówce. A na stare loty lotując już nawet w pierwszym roku lotowania gołębiami starymi na własne nazwisko 2011, to byłem też w 10 oddziału i w kolejnych latach były te sukcesy jakieś tam powielane. No i budowałem stado, selekcjonowałem, szukałem właściwych gołębi, właściwych połączeń. No więc dużo tej selekcji to podstawa, żeby dochować się tego, co mam obecnie. Było dużo linii, dużo różnych gołębi z różnym pochodzeniem. Wiadomo, część się tylko sprawdziła, duża część nie. Nie pasowała do tego, jak ja prowadzę gołębie. Więc musiały po prostu mój gołębnik moją hodowlę opuścić. No i w międzyczasie zdobyłem i mistrza oddziału. Chyba w 2013 byłem mistrzem oddziału i ten rocznik przez wiele lat lota gołębi starych mnie wspierał. W 2016 byłem mistrzem oddziału. No i też super mistrza zdobyłem. No i sukcesy w kategoriach A, B, C, tam wszystkich, to tam na jakichś filmikach. W ostatnie dwa, trzy sezony są w opisie filmiku, tam umieszczę. Tam tych sukcesów zawsze jest sporo i na wystawach, gdzie wystawiałem gołębie. Więc jakby tak się cała moja historia z gołąbkami potoczyła i tak raz lepiej, raz gorzej, ale co roku jakieś te sukcesy są. No i tutaj też, także to są moje gołębniki. Tak to mam wszystko urządzone. To jest gołębnik mojej córki, namewki, jakieś pary dodatkowe.
ale w tym gołębniku bawi się moja córka, sama sobie prowadzi gołębie. Teraz w zimę ja karmię, więc są przeniesione. Jak przybędzie cieplej, wrócą tu gołębie i tutaj przez cały, znaczy rok, pół roku, jak było ciepło, to cały czas tylko córka zajmowała się gołębiami. No, a to pierwszy mój gołębnik i widok z przodu. No, także tak jakby moja historia. Na pewno miałem łatwiej, bo można powiedzieć, jakieś tam tradycje były i nie zacząłem w tym pierwszym roku lotować, nic nie umiejąc. Po prostu już wiedziałem, jak lotować, tylko pierwszy rok lotowania to nie był taki pierwszy rok bez doświadczenia, tylko coś tam wiedziałem. Chociaż wiadomo, zawsze są nowe doświadczenia, jak sam człowiek o wszystkim decyduje, to cały czas się uczy. No, ale od razu się udało osiągnąć sukcesy. Ale tutaj młodym powiem, że to hodowcom, że to tak... ja po prostu miałem ileś, do tego czasu już miałem 15 lat doświadczenia. Jakby byłem 15 lat w związku, jak właściwie zacząłem lotować na całkowicie własne konto. No a swoją drogą od małego chodziłem do gołębnika i miałem to doświadczenie, gdzie tata miał bardzo dobre wyniki, od tego trzeba zacząć. Odwiedzaliśmy bardzo dobrych hodowców, mistrzów Polski, Adama Hańderka świętej pamięci, Tadeusza Lacha też świętej pamięci, niestety już. Także tacy fajni koledzy, hodowcy. Adam Hańderek to ojciec Wojciecha Hańderka, okultującego w okręgu Bielsko-Biała. Także wielu, tu nie chcę nikogo pomijać, tych hodowców, wymieniłem tych dwóch. Oni akurat... ale dużo rozmów z wieloma hodowcami dostarczyło na pewno wielu wiadomości. Nawet takich rozmów na zebraniach, na ogniskach, gdzie na wesołych imprezach też można było coś fajnego usłyszeć. No, języki się kolegom otwierały. Może to jest oczywiste, to co jest dzisiaj, ale dla kogoś to nie ma pojęcia, no to każda wiadomość jest jakby nową i dla kogoś to coś jest oczywiste, dla kogoś jest po prostu wiadomością pomagającą hodować gołębie. No i to tyle w temacie. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Dobry lot.